Siemano, Filip Lewandowski, aż musiałem statyw dać na Maxa i Tarzan ze mną, czołem. Siemanko wszystkim. Na grubo od razu lecimy. Słuchaj, Maja Staśko jest dzisiaj na konferencji, pytałem Konrada Karwata, co on o niej sądzi. No, negatywnie jest raczej nastawiony, a ty jesteś w porządku do Maji? Ja nie wiem, kto to jest. Przysięgam ci, nie wiem. Wiem, że to jest dziewczyna, która była tutaj w tym panelu. Nie chcę się wypowiadać, bo nie znam historii, nie znam genezy jej tutaj wystąpienia. Nie wiem, nie chcę się wypowiadać. To ciekawe, czemu nie sprawdzałeś, kim jest? No bo głośno o niej było teraz. Co, ja tak powiem ci szczerze, że no, nie mam takiego parcia, żeby sprawdzać każde genezy konfliktów i tego wszystkiego, bo nie mam czasu na to za bardzo. Rozumiem, to zostawiamy temat zatem. Ja z kolei nie do końca sprawdziłem, co się potem stało, że z bombą macie teraz dobry kontakt. A my mamy? No widziałem twojego vloga ostatnio. A widziałeś, jak oceniasz? Zajebiste akurat, super, i całkiem szczerze dzisiaj oglądałem. To jak byliście w Brzeźnie i tam trochę byliście. No. Wiesz co, no ja już spotkałem się wcześniej na jednym wywiadzie, co byłem na Army Fight i ktoś mi tam napisał, że się trzymam, czy bujam się z bombą. Słuchajcie, on mi nic nie zrobił, ten chłopak. W porządku się do mnie zachowuje, więc dlaczego nie mamy mieć, wiesz, wspólnego flow i coś nagrać razem czy cokolwiek? No przecież to o tym, w tym wszystkim chodzi. Tak? To jaką on sobie osobę prezentuje, jak on się zachowuje, to jest jego sprawa. Ja trzymam swój poziom i chcę, żeby ludzie mnie oglądali takiego, jaki jestem, nie? Zwłaszcza, że można powiedzieć, że jesteście sąsiadami, no bo z jednego miasta. No tak, no. Wiesz, zadzwoniłem do niego, chodź, zrobimy fajnego vloga, zrobimy mały rewanż, coś się powygłupiamy. Nie miał żadnego problemu z tym, spotkaliśmy się, wiesz, nagraliśmy, mały wywiad z nim zrobiłem. Wiesz, to jest też dla mnie nowa formuła tego wszystkiego. Ja dopiero na ten YouTube wchodzę, wiesz. Ja raczkuję, można powiedzieć, wiesz o co. Ale dobrze wyglądało, mówię serio, teraz no, wiesz. Mam fajnego kamerzystę, montażystę, fajny jest content lifestyle'owy, mam z żoną też fajne pomysły, no będziemy próbować to jakoś ugryźć, wiesz o co chodzi. Ten materiał z bombą wyglądał tak, jakbyś się z nim umówił właśnie tam na plaży i wiesz, od razu po prostu wbił i tam się z nim zawalczył. Od razu było tam, od razu. Czyli bez takiego ustawiania się na zasadzie, stary, nie, to ja przyjadę, może zrobimy walkę. Od razu było, wiesz, dawaj się łapiemy, no fajnie, fajnie. Powiem ci, ten vlog był tak nagrany, nie chciało mi się, miałem tam problemy logistyczne w niektórych rzeczach, bo kamerzysta nie mógł, ja nie mogłem, coś tam, bo jeszcze nowy, a bla, 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 i, ale wy się zajebiście. Na bokserze wygrał chyba bomba, tak? Tak, 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 tak. O 4 punkty, czy 5. Tak. Ale wiesz co, na bokserze to trzeba chyba dobrze uderzyć, nie? No ale co, no nie ma co ukrywać, no kurwa silny jest, no nie ma co. No ja to mówiłem już w kilku wywiadach, że no ma pierdolnięcie w łapie. Gadaliście też o tej jego walce z Ferrari, ty stawiasz na bombę. No tak, bo wiesz, jakby dlaczego mam stawiać na Ferrari'ego, jeżeli go nie znam, wiesz o co chodzi. Chłopak jest dla mnie obojętny, bo go nie znam, nie, wiesz, przechodzimy koło siebie, wiesz, no nie mamy jakiegoś kurwa flow tutaj, nie, takiego, a z bombą, wiesz, no, nawet dzisiaj z nim przyjechałem tutaj, więc wiesz, no mamy jakiś flow, więc wiesz, no to jestem za nim, no, niezależnie od tego, wydaje mi się, że pokaże się z dobrej strony, bo jest dobrze zmotywowany, nie. Ja tym vlogiem też chciałem pokazać, że on jest kurwa normalny, wiesz o co chodzi, że widziałeś, normalnie się zachowywał, normalnie gadał, wiesz, jest luz, nie. A z jakim nastawieniem dzisiaj jechał na tę konferencję, mówię o nim, wiesz, no bo tam kurwa, będzie grubo dzisiaj, myślę. Spał całą drogę. Tak? I tylko się budził szybciej, szybciej. No. A to będą dobre dymy w takim razie, jak wyspany jest. Wyspany, no będzie, będzie, będzie. Wiesz, no każdy mi się wydaje, że nie ma człowieka, który by tu przyjechał bez jakby z jakichkolwiek emocji, bo to się tak wydaje, ale tutaj bardzo dużo emocji z nami, wiesz, jakby towarzyszy nam bardzo dużo emocji i jakby człowiek, który tutaj, wiesz, jakby pokazywał, że tu nic nie odczuwa, no to nie ma takiego chyba, wydaje mi się, człowieka. Więc on udaje twardziela, a mi się wydaje, że w środku to w nim siedzi. Bo ja wiem, jak ja udawałem twardziela, a później po konferencji się kurwa trząsam, nie? Tak naprawdę. Konrad Karwat, przed chwilą też żartowaliście. Bardzo w porządku chłop, co? Tak, bardzo w porządku. Cała stronka ekipa, pozdrawiam serdecznie, nie? Chciałbyś się jeszcze kiedyś z nim złapać? Tak. Łup, coś nam poleciało. Dobra. Pomogę ci. Wiesz co? Kurwa. Nie chcę się chichrać, ale nie za dużo tej kasy. Masz. To z walki zostało. Co mówiłeś, że co? Że czy bym chciał się z nim złapać? Tak. Ale tak już wiesz, na luzie, na treningu i spróbować swoich sił właśnie w tych zapasach z nim, bo trochę je poprawiłem, więc chciałbym zobaczyć, jak to będzie wyglądać, nie? A w klatce z kim byś chciał się złapać w takim razie w najbliższym czasie? Wiesz co, no chyba ten Kaimano mi chodzi po głowie cały czas, nie? Ten z Prime'u.
mianuję się nie zawodowcem, ale wiesz, 12 lat przetrenowane, wyzwał mnie. Oglądałem, pamiętam ten. Więc wiesz, no jakby ja nie mam nic do stracenia, wiesz, trenując podwyższę swoje umiejętności, klatka zweryfikuje, wiesz, i zobaczymy co wyjdzie, nie? Tylko gdzie ta walka to się odbędzie, na zobaczymy. Prime? Okay. Zobaczymy, czas pokaże. Ale chyba są teraz te organizacje gotowe się wymieniać trochę zawodnikami, chyba z tego co chyba widzę. Taki luz wpadł do wszystkich, którzy chcą się, Co tak patrzysz? Co to za krasna? Czało, no. Możemy zdradzić tam. Tak. No dobra, czyli jesteś na to wszystko gotów, zmykasz, zawsze w taki piękny sposób kończysz te wywiady, bardzo mi się to podoba. Miło cię było zobaczyć. Lubię tę energię. Tak, lubisz? A każdy mi to mówi, że jest kurwa mega flow, nie? Ale to fajnie. Ja się cieszę, ja jestem tutaj, trzeba to robić dla ludzi. Jak on ma Hubert Miścibojewski? Tak. No, pozdrawiam go też. O, a dlaczego? Bo go lubię też. To bardzo dobrze. Ciebie też lubię. Piola.